Witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest Igor Sikorski, trener boksu. Witam cię, Igorku. Dzień dobry. Igor zaliczył w ubiegły weekend bardzo spektakularny sukces. Trzech twoich podopiecznych wywalczyło sobie złote medale, jeden srebrny. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Zmotywowany jesteś? No dobrze, mamy dobry wynik. Musimy dalej pracować, trenować. I tyle, szykować się na mistrzostwo polskie. Igor jest znany też z tego, że jego podopieczną jest Julka Szeremeta, utytułowana zawodniczka, a więc twój team się powoli tworzy, coraz więcej utytułowanych zawodników, coraz więcej medali? No tak. Igor skromnie, no tak. Moi drodzy, fajnie, że się spotkaliśmy dzisiaj z Igorem. Igor codziennie prowadzi zajęcia boksu w klubie przy ulicy Zana 72 o 9:30 i 15:30. A także tutaj na Kiepur. Jest bardzo zapracowanym trenerem. Powiedz mi, jak na zajęciach? Jacy ludzie, jacy klienci przychodzą do ciebie na treningi? No normalnie przychodzą, trenują i tyle. No. Młodzi, starsi, Igor. Różny wiek, także wszystkich zapraszam, chętnych. Na Zana 9:30, 15:30 codziennie. Codziennie na Kiepury 5B. 19:20 i poniedziałek, środa, piątek na 19:00 grupa dzieciaka prowadzę, także wszystkich chętnych zapraszam. No. Ty świetnie się odnalazłeś w grupie dla najmłodszych. Bardzo duża ekipa ci tam wzrosła. Tutaj na zajęciach Open o godzinie 20:00 dzikie tłumy. Powiedz mi, jakie wnioski? No dobrze, no jak? Wnioski takie, że jest coraz lepiej, moi drodzy, to na pewno. Powiedz mi tak, rozmawiałam przed chwilą z twoimi zawodnikami. Celujecie dalej w Mistrzostwa Polski? No dalej musimy trenować, jeszcze bardziej szykować na Mistrzostwa Polskie. Dobrze, a więc w takim razie dziękuję ci za rozmowę. Mamy ją bardzo szybciutką i krótką, gdyż Igor właśnie prowadzi zajęcia. Dziękuję ci, Igorku. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.